No dzień dobry, misiaczki! Dzisiaj idziemy do jednego z 20 sekretnych miast w Rosji. Tak, właśnie zostaję wyrzucony, będę szedł sobie tamtędy, bo niestety nie mogę tam wjechać, bo żeby wjechać do tego miasta, trzeba mieć specjalne ID, którego ja nie posiadam. Dlatego idę przeskoczyć przez płot, będzie grubo. Nie no kurwa, nie wierzę, że włamuję się do starego, sekretnego, kurwa, sowieckiego miasta. Tak, za chwilę wam o nim opowiem, ale najpierw muszę dojść do płotu, w którym jest podobno dziura, przez którą muszę przejść. Nie trafiając przy tym do więzienia? Dobra, lecimy. No to ja już jestem po drugiej stronie. Żelaznogorsk, bo tak nazywa się to miasteczko, czyli w sumie Żelazna Góra. Do 10 lat temu nie było jej kompletnie nigdzie na mapach i nazywała się Krasnojarsk numer 26, czyli jest to położone po prostu w obrębie krasnojarskim. Nie miało nazwy, miało tylko swój numer. Ale nie dajcie się zwieść tym cudownym widokom, bo co tutaj się dzieje, o tym opowiem wam za chwilę. Albo zaraz. Jak widać, Żelaznogórsk jest komunistycznym miastem z tego powodu, że wszędzie są sowieckie gwiazdki. W sumie to jak w prawie całej Rosji. Jednym z powodów, dlaczego to miasto jest zamknięte, jest to, co widzicie za mną. Jest to miejsce, w którym produkuje się satelity i kontroluje cały świat z wysokości kosmosu. A to, co widzicie za mną, to ogólnie jest ochrona tego całego przedsięwzięcia i nie wolno tu nagrywać, także spadamy. Okej, właśnie znajdujemy się nad rzeką, która nazywa się Bajkał. Jak wiecie, Bajkał jest wielki, rzeka również jest wielka. A to jest klucz, który dała mi Ania z Moskwy i obiecałem jej, że wyrzucę go w wyjątkowym miejscu do wyjątkowej rzeki. Także myślę, że rzeka Bajkał, myślę, że jest idealna do zrobienia tego. Także rzucamy. Na szczęście, żebym trafił tylko. Trafię czy nie trafię? Trafię, nie trafię. Poszedł. A takim najważniejszym powodem, dlaczego to miasto jest zamknięte, jest to, że w latach 50. zachciano tutaj stworzyć coś na zasadzie fabryki plutonu. Tak, była tutaj fabryka plutonu, która podobno do dzisiaj działa, ale nie wiadomo. Na pewno do dzisiaj składują tutaj radioaktywne odpady z całego świata. Dlatego miasto jest zamknięte, dlatego miasto jest sekretne i tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że po pobycie tutaj nie wyrośnie mi trzecia ręka. Bo trzecią nogę już mam. Dobra, jak widzicie, mamy tutaj dwa ogrodzenia, jedno elektryczne, drugie chyba też. A tak naprawdę lokalizacji radioaktywnych odpadów prawie że nikt nie zna, ale wiadomo, że są po prostu wbudowane w górę, ewentualnie gdzieś pod wodą, bardzo głęboko pod wodą. A co Rosjanie robią z energią, która jest wyprodukowana przez odpady radioaktywne? Wykorzystują ją do ogrzania miasta. Jakże zimną i syberyjską zimę.
zobaczymy, siaczki. Pożegnałem się z Krasnojarskiem. Łapy stopa. Już prosto nad Bajkał.